Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Taki krótki wstęp do dzisiejszego odcinka, mały speed na początek. Zostawiacie komentarzyk, łapeczkę i zapraszam do oglądania. No, także szybka akcja. Było wbite, bo stwierdziłem, że no kurde, dwa takie expy przeskoczę, a dużo to da. Zrobiłem sobie tutaj Pabla, siema, 127 cyk cyk. I co jeszcze sobie oddamy? Którego questa? Tuzmer? Czy Nithal? Dobra, oddamy i to, i to. Dobra, jest 128. Elo. I Nithal. Jesteśmy w Nithal. No to ten. Verbin. Verbin. A nie, przepraszam. Tuzmer. Dobra, sorry. Lekko się zakręciłem. Hop. I oddajemy sobie też tego questa. Hop, hop. A, bo tu kuźnia jest na 127, dobra, okej. Tu mamy cyk, 129 nam wbiło, spoko. Okej, tu mamy na 133 itemki. To mi spadło na Wyspie Wraków, to w sumie też i sobie ulepszyłem na plus 5. No to będzie do wywałki, bo to sobie założymy. W sumie wielkiej różnicy nie ma, tyle co ta energia tu wpada, więc jak zlotamy coś lepszego ciutkę chociaż, to sobie oczywiście weźmiemy, dobra. Kuźnia kuźnią, ale teraz szybka akcja Verbin i zobaczymy, czy są orki. Nie ma orków, ale tak czy siak idziemy sobie na Orczą Wyżynę, moi drodzy widzowie. Idziemy na Orczą Wyżynę. Z takich rzeczy, które jeszcze zdobyłem, to tutaj talizman w trakcie robienia pizzeli. Dobra, weź ten ogień se wsadź, nie powiem gdzie, gościu. Palgumem, nie z nim. Nie będziesz mi teraz życia układał. Okej. Lecimy sobie tutaj te orki. Lecimy orki, bo one mają fajne itemki właśnie na 128, na 130, a nam te itemki są bardzo potrzebne. No między innymi ta brońka, która jest no the most important this moment. O właśnie, zbrojka 103.2, ale bronie są chyba 102.8, coś mi się tak kojarzy. No, zaraz zobaczymy. No mamy błogo na łup, więc powinno tu wypadać. Ojej. Oj tak, unikatowe zbrojki. Tak, niech wypadają jak najbardziej. I cyk, proszę, jest zbroja 132. Okej, czyli co, broń też na 132 jednak? Ajaj, no to karamba, to niedobrze. No ale dobra, chyba z tą bronią sobie dam radę tam na te właśnie ogniki i tak dalej. Tu taki szybki wypad robimy, że tak powiem. Tarcza napala, cholera. Tarcza napala, my mamy taką ulepszoną napala woja, więc jakby spadła mi na samego woja, no to byłoby sztos. Tu mamy zbrojkę na 132, zwykłą, co prawda, może unikatowa spadnie, zobaczymy, tutaj bum. Obło jest, że tak powiem, w trakcie respienia. O, tu mamy, proszę, jaki ładny pierścionek. Na 130 poziom. Lepszy będzie niż ten. O kurde, nie bardzo. No nie będzie lepszy, nie będzie. O, jest tarcza na samego wojownika. Dobra, to się przyda. Więc w sumie to możemy sobie zrobić ten, ekstrakcję z tego. Bum, i możemy to sobie od razu rozbitkę zrobić. Okej, powiedzmy. O, już ponad 1000 znowu nam tu wskoczyło. Okej, to mamy tu punkty. Weźmy sobie to ulepszanie tego. Hop. I dajmy też tą tarczę. Okej. Na plus 3 nam od razu ją wrzuciło. Niech będzie. Tu nie ma elitki. Niedobrze. Elitka by się przydała. Dobra, zaraz będziemy tu sobie wszystko ulepszali. Wszystkie tutaj te itemki, które się nam przydadzą. Tylko ja poproszę broń przede wszystkim. I później mogę się stąd ruszyć. Dopóki tej broni nam nie wypadnie, no to raczej się stąd nie ruszam, więc mam nadzieję, że szybko ona nam zleci. I pójdziemy sobie robić zakonik właśnie. No już na wszystko chyba mi spadła broń możliwa. A nie jeszcze, na pala jest. Na łowcę jest. Na tropiciela jest. Na tanca pomocnicza jest. No chyba wszystko mi już tu spadło możliwe, nie? Jeszcze, o, różdżki tylko nam nie wypadła. Tutaj tarcza na pala jakaś. Okej, tutaj o, jakiś łuczek. Useless. Swoją drogą te orki bardzo fajne. Fajny expik. W sensie taki, no, można dużo rzeczy nalotać. O, tutaj mamy elitkę. Damy radę z elitką? Powinniśmy dać radę. No jest. O to chodziło. W ogóle mi HP nie zbierałem, te mapki, to też jest spoko. Właśnie tu o, mamy bronie pomocnicze na maga. Jest broń, dobra. Jest broń półtoraręczna. Okej, to jest to, co było potrzebne. Te dwa itemki przede wszystkim. No i jeszcze ta zbrojka, nie? No i tą zbrojkę też sobie ogarniemy na +5. To fajnie odda jakiś pancerzyk albo siła. Co tutaj mamy? Energię. No dobra, no to sobie weźmiemy tam jakiś właśnie pancerzyk. No i będzie pokczampik. O, tutaj tarcze kolejne wypadły. O, tu kolejna broń. Jaka ona? Tansa jednoręka. Okej, spoko, spoko. No to już chyba mamy każdy możliwy typ broni i temku, jaki tutaj spada. Poza unikatami wszystkimi oczywiście. To co, dobijamy 130 i lecimy tam na kuźnię chyba. Tak mi się wydaje, że to jest w miarę dobry plan. Bo jeszcze przy okazji sobie tutaj nazbieram tej temki właśnie i zrobimy sobie taki myk, że wrzucimy te przede wszystkim bronie i pierki tutaj, tak jest. Dawaj te pierki też, pakuj te bronie też, ładuj. Hop, hop. Okej. Tak, powiedzmy na +3 to jest w porządku. I tutaj dajemy te tarczki wszystkie. I pierki w sumie też, bronie też. To. Jeszcze o, tutaj tarczka. Prawie +5, dobra, dawaj, cyk, +5, tak jest, cyk, i co dostaliśmy? jakiś bullshit, właśnie. Właśnie dlatego chciałem to zrobić teraz, że zanim pójdziemy sobie na kuźnię, no to też polecimy sobie do miasta, no i ogarniemy te ulepszonka do zbrojki również. Zaraz sobie zbrojkę ulepszę. Ale tu wchodzimy na orki, o, jeszcze strzałki nam powypadały teraz. Okej, dobra, zróbmy to. Hop, tak jest, tak, okej, hop. Tak jest, tak. I jeszcze hop. Bez tego. A to? No nie, to już jest potrzebne. Okej, dobra, hop, hop, tak jest. No nie, no 3 punktów braknie. Może z czegoś tu są jakieś punkty do wyciągnięcia. Dobra, są do wyciągnięcia zaraz ten. Jak wbijemy 130, to się z tej tarczy wyciągnie. O, patrzcie, mądrego to miło posłuchać. Widzowie. No i dobra, cyk, dobijamy 130, bum, mamy to, dobra, mamy to, a właśnie, no i hełmik tu jeszcze robimy, cyk, ekstrakcja, hop, 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 okej, piękność, i rozbijanko od razu, bum, tak, i ulepszanie, i co mieliśmy ulepszyć? O, to mieliśmy ulepszyć, to sobie tu wrzućmy, to ile? 3 punkty, dobra, dawaj te 5, hop, tak, okej, super, i mamy co? Siłę. Piękność. Hop. I co, jest to zrobione. Tu mamy zręczność, tu mamy to. Wpakujmy to 1000, siedzi do końca. No i siedzi i mamy siłę. No i super. I wpakujemy sobie w to zaraz SA. No i elegancko, elegancko. Jest zrobione, to sobie zmieniamy. Tu mamy szybko ekstrakcję. Ziup. Rozbijańsko. Hop, 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 siedzi, ekstra, to, ludzi karbu, no i cudo, bella fantastica, bella pipa. A właśnie, i musimy do Tuzal lecieć, widzowie, bo musimy się zaopatrzyć w witemki z Tuzal, to znaczy naszyjniki, pierścienie i inne zjawiska margonemskie, żeby nam się łatwiej i szybciej ekspiło. Dobra, okej, tyle starczy, kwiaty, hop. Wbijamy, hop, hop, bum, 1 torba, 2, no coś ich się jeszcze nawet zarobiło, hop, 100k jeszcze, tutaj wszystko, okej, tu nawet unikat jest, poleci do depo, kurde, niewiele tutaj tego, dobra, jak robimy? Nie, to nie ma co widzowie się wracać, 130 od razu ładujemy tutaj te piekielne gówna. Od razu to ładujemy, bo to, no mówię, no nie ma co tutaj czarować, nie wiadomo jak. Też jakiś expik jest, też nam jakiś hajsik powypada z tego. Tak, dobra, można sobie to nawet teraz hop, wrzucić na główny tracking. Niechaj będzie, no jest ta zakonnica tutaj, dobra, przynajmniej wiem, że jest blisko, to nie trzeba będzie po nią gdzieś tam latać, nie wiadomo gdzie, a pewnie na 130 trzeba się nią zająć, hehe. To pewnie ją trzeba ogarnąć, no i plus jeszcze zakon z, no, jak to się nazywa, z Wyspy Wraków, no, te 2 questy pewnie trzeba ogarnąć, i jest wszystko gituwa wtedy. Tutaj jeszcze, dobra, zbijmy sobie jeszcze ten kawałek cały, który tu jest i nie będziemy tam dalej się pchali tam na koniec, tylko pójdziemy sobie dalej, już tutaj w te chodniki, salę drugą, z nadzieją, że oczywiście uda się to ogarnąć szybciutko. Uda się to ogarnąć na szybkości. Dobra, bęc. Jeszcze, no, dobra, to jeszcze to zbijemy. Bum. Bum. Aż się świeci jako jedna grupka, to czemu by nie? Dobra, no w sumie to mamy już to ogarnięte. Dobra, cykens i lecimy. Lecimy, mamy 25 żarów żywego ognia trwogi. Żywy ogień trwogi mamy. 25 tych mobków ubić, także no trzeba to szybko zrobić. Dobra, i mamy szybki tutaj epizodzie. O nie, tam nie podchodzimy, tam nie podchodzę nawet, bo mnie jak wyjaśni ta elita, ojej. Mamy szybki epizodzik tutaj na tych golemach. W sumie spoko się tu XP. Mimo, że też tam HP mi zbierają. No coś tam, sporo mi zbiera. O, unikacik. Unikacik. Ej, ten pierek przypadkiem miał kiedyś leka turowego? Na 135? Kurde, nie wiem. Ale wydaje mi się, że miał. No cóż, no ale teraz nie ma. No ale teraz nie ma, więc wywalone w to. No coś tam sobie tutaj pozbijaliśmy tych grupek. Dobra, nawet tam się nie pakuje dalej, bo to tak na szybkości, byleby coś tu kliknąć, jak już tu wszedłem. No tutaj nie ma tych mobków, których potrzebujemy, a potrzebujemy ich jeszcze w ilości 11. 11 żywych ogni trwogi, także okej. Jeszcze to zbijmy. Jak już jesteśmy, okej, dobra. No coś tam w expo zawsze, wiecie, wpadło, nie? To akurat nie ma tego złego. Właśnie, kurde, jeszcze ten nasior tutaj zapomniałem założyć. Facepalm. Facepalm. Lecimy stąd. O właśnie, tu musimy przejść. No ten miał sporo SA i czekajcie. Co on tu miał? 71 wszystkich chce 70 siły. Ej, nie no, skam, halo. Ten na 110 jest lepszy. Tylko, no kurde. Prosto, że tak, 144 punkty siły mi daje, gdy ten daje mi 73 tylko. Jeszcze ten daje mi więcej SA. Od tego. Nie no, skam. Te itemy od smoka poza zbrojami i może bronią, to jest jakiś totalny skam. Ja cię kręcę. Dobra, ile jeszcze tych ogników? Jeszcze 8 sztuk. Dobra, lecimy szybciutko. Witam. Dobra, cyk. Co tutaj jest? Gdzie linii nie ma. Okej. Powiedzmy. Hop. O, tu kolejny ten ognik. To już kolejne. Dobra, dobra. Coś tu ich powpadało. O, dobra, dobra. Tu jest grupka 3, tak? No i super, dobra, elegancko. Elegancko, tego nam było trzeba. Okej, dobra. I szybkie kwiaty. Szybkie kwiaty. Szybki lek do fulla. Hop. Tak. Dobra, dawaj mi tepka. Bierz to wszystko. Okej, dawaj mi potki. Super. I no co? No nie pozostaje nic innego jak po prostu tepnąć się do Ithan. No i dalej cisnąć. Dalej cisnąć. Tylko jeszcze, zanim polecimy sobie... no to pozdrawiamy, Master Flamaster. No to... No... Cyk. Okej, dobra. I co tu mamy? Siłę? To nie, siła jest git. Tu chcemy. SA chcemy, tak? No i chcemy, no to bierzemy. Okej, no i mamy. Elo. Fajno. Teraz jeszcze tutaj. Hop. Dawaj mi to. Co my tu chcemy? Pancerz jakiś, nie? Jakiś pancerz, ewentualnie siła. Na pewno niezręczność. I co mi wypadnie pierwsze? Jak wypadnie siła, to bierzemy siłę. Jak wypadnie pancerz, to bierzemy pancerz. No ale niech, ale najpierw niech wypadnie. Dobra, jest siła. Okej, dobra. Niechaj tak będzie. To sobie weźmy tutaj. To do depo. Czy coś jeszcze do depo? Te dwa unii do depo jeszcze. No i dobra, cyk. Mamy tutaj Dwa kościki na 130, czyli mamy i tą zakonnicę ogarnąć, cyk, cyk i Wyspę Wraków. No i co, to tego questa sobie nie oddajemy od razu, bo to by był waste of exp. Dobra, to mamy zrobione, to i to trzeba zrobić. No i co, i pewnie na 132, 133 będziemy mieli do zrobienia questy z Verbin, z orkami. Dobrze, to już mamy ulepszone, także to jest git. 1200 pancerza, no nie aż tak bardzo dużo, tu 270 przywracania, kurde. No ta zbrojka jest dobra do expa i nie ma wcale takiej różnicy z tą. Wiecie co, chyba zostanę w tej, chyba na razie zostanę w tej, dopóki nie dostanę jakiejś naprawdę lepszej zbroi. Także kurde, chyba na razie się zdecydujemy na coś takiego. Pozdro dla Mastera Flamastera. Jeszcze raz, Master Flamaster, pozdrówki. Okej, i lecimy sobie, niszczymy strzałki. I zbijamy wszystko. Boom, zaraz będzie 131, co też jest spory. Dobra, już zbierajmy te strzały, nie chcę mi się tego niszczyć, bo będzie ich sporo wypadać właśnie z tym błogiem. Też zaraz będziemy mieli 131. To też jest spoko, bo no już niewiele zabraknie do tej półtora ręki, a ta półtora ręka co jak co, ale tutaj to będzie zmiana duża, bo widzicie, tutaj do 3000 ataku, a tu mamy do 2300, także no tutaj to zrobi różnicę, tutaj w tym wypadku to będzie różnica. Hop, hop, już niewiele i będzie 131. Dawaj, nie przestawaj, lecimy, nie śpimy i hop, będzie level, no i jest 131. Cyk, kolejne złotko do zjedzenia, tu kolejne. Dobrze, fajnie, że to złoto tak lata na tej Wyspie Wraków, bo no to jest taki plusik, nie, że tam zawsze jakiś hajsik wpada. W sumie ta zbrojka jakby, no gdyby nie miała tak małej ilości pancerza, to by była całkiem niegłupia, bo plus 800 HP, no jakby miała tego pancerza bazowo, nie wiem, 950, coś w tym stylu, no to bym ją pewnie ulepszył na full, bo to by akurat dało spoko. To by było akurat spoko, to pewnie jeszcze by po tym ulepszeniu dawała 1000, 1100 HP. Hop, hop. Jezu, się wycofuję z tej walki. Co za gnoj. Hop, i tu kolejna, boom. Ok, jaka to broń? Na paladyna. No z tego Bosmana mi w sumie nic nie wypadło, także to trochę szkoda. Trochę szkoda, no ale cóż, no nie zawsze się wygrywa, nie zawsze ma się to, co by się chciało mieć. Dobra. Jak wygląda sytuacja z questem? Okej, jest cały zrobiony, to dobijmy sobie to do końca. Powiedzmy, że dobijemy tutaj to wszystko powierzchniowo. Tam już nie pocąc się, że tak powiem, nad każdym poszczególnym mopkiem, ale to co tutaj... Jezus, to co tu możemy, to sobie wybijemy. I lecimy. No, idziemy zaraz po tą zakonnicę, bo ona tam na nas czeka. Teleporty mamy, więc czasu nie tracąc, zrobimy szybkie dwa questy. Oddamy sobie nagrodę, wbijemy level, zmienimy brońkę. W tym czasie jeszcze odblokujemy kolejne questy z zakonu. No i jakoś to pójdzie. Dobra, cyk, kwiaty. Trzeba tu ładnie, szybko zrobić różnicę. Bam, bam, hop. Sprzedajemy jedno, drugie. I tutaj jeszcze to. Jeszcze strzałki wszystkie. Wszystko w sześciutko. I dobra, zakonnica. Mamy do niej tutaj dosłownie kawałeczek. Jest tutaj. Siema. No elo. Jakby to ktoś powiedział. Hop. Niszczymy iskierki. Siema. Okej, dobra. Mamy ją. Bierzemy ją pod pachę i lecimy sobie. Niech będzie dotornek. Niech będzie tornek, bo to nie ma totalnie znaczenia. Zacznijmy sobie od tego Tuzmer, no na zaśkę, żeby przypadkiem jej nie stracić, tej naszej zakonnicy, bo to by była lipa. Nienawidzę latać po tych zakonników i tak dalej, no dobra. Mamy zakonnicę, okej, dobra. I kolejny kłeścik, boom, 132, dostaliśmy denara. A, to jest 133, okej. No to i tak nie zmienia za wiele, bo mamy 133. Tu wszystko. Zakładamy nową brońkę. Boom. Ekstra. Ekstra. No tej zbrojki no nie zakładamy, no bo stracę na niej. Stracę na niej, co jest trochę dziwne, przykre i trochę głupie nawet bym powiedział. No ale no cóż. Tak jest, trzeba się dostosować. Lecimy do Verbin. Boom. No i jest. Czerwone bestie. Lecimy sobie od razu z tym questem. A, zniszczymy to nawet. To sobie wrzucimy do depo. Pozbędziemy się tych kilku itemków. I lecimy na XP. Wow, dobra, szybki przerywnik, bo kurde, baca był bity. No i kurde, dostaliśmy pieraz. I ten pieraz byłby mega sztosem w to miejsce. Miejsce tego mojego pierasa. Dzięki śliczne za grupeczkę. Mega miło, mega fajnie. Coś chciałem. No trzeba teraz jakoś wrócić na expy. No to co? Kolejny tepeczek i jazda. Hops. No i wracamy na nasze czerwone oreczki, które no trzeba ujarzmić. Trzeba im pokazać, kto tu rządzi. No i dobra widzowie, jak expimy sobie, w ogóle już 3 unikaty mi wypadły, a dosłownie wszedłem tu chwilę temu. 3 zbrojki już mamy, 2 na tanca, 1 na maga. Szkoda, że żadna nawoja, bo ta nawoja na pewno byłaby dobra, ale nie byłaby aż tak dobra, żeby kurde ją ulepszać jakkolwiek. No i cóż, no expimy sobie na tych oreczkach, jeszcze kilka ich tutaj zostało, przy okazji szukając obłąkanego łowcy orków, więc no na ten moment to jest tyle. No i mam nadzieję, że tylko uda nam się w miarę prędko tutaj tą całą listę wypełnić. Dobra, trzeba się uwijać z tym kościkiem, było melita. O proszę, taki naszyjnik, spoko. Trzeba się uwijać z tym kościkiem z racji takiej, że wypadałoby iść na berki. Wypadałoby iść na berki, tam sobie ogarnąć pozostałe części ekwipunku, że tak powiem. To znaczy nowy hełmik, nowe buty, może nowe łapki. Mimo że te nie są złe, to jednak no jak będą nowe, to będą lepsze na pewno. I tutaj wypadałoby sobie teraz rozbijanie odpalić. Kurde, pierki byśmy zostawili w sumie. Zbrojki, wiecie co? Zbrojki i broń sobie porozbijajmy, żeby się nie marnowało. Bum. Czemu zbrojki i broń, nie pierki? Bo pierki zaraz będą potrzebne do ulepszenia itemku jednego, więc no to się na pewno przyda, mimo że ich wartość jest mniejsza od wartości broni bądź zbrojek. Jeśli ktoś by miał się przyczepić, to wiem o tym, ale nie patrzę teraz na wartość, tylko na konkretny typ itemów. Dobra, tu jeszcze to zbijamy to, co tu mi podejdzie akurat. Tych orków warlocków i czerwonoskórych wojowników. No i oczywiście elitki również zbijamy sobie, bo elitki no to większa szansa na jakiś tam powiedzmy unikatowy łup. Tutaj i tutaj już brak miejsca. Brak miejsca, to wywalmy sobie, nie wiem, strzały wywalmy w sumie. Znowu zaraz nam coś spadnie, no dokładnie. Więc to powiedzmy, nie wiem, to albo dobra już. Pozbądźmy się też tego. Okej, kilka miejsc się tam zwolniło, 7. No i dobra, pakujemy się tu do jaskini, bo tutaj będą na nas czekały te orki. Między innymi tutaj. Dobra, dawaj. Dawaj na szybkości. 2 orków warlocków i 1 czerwonoskóry wojownik. To jest nasz cel na teraz. O proszę, no i mamy zapełnione EQ znowu. To ziób. No i został nam zakapturzony ork warlock w ilości 1 sztuki do ubicia. Dobra, dawaj mnie to już szybko. Hop. No i jest. Bum, zbite. Jest zbite i teraz co sobie zrobimy? Zrobimy sobie to, bo to jest też dobre rozwiązanie z racji, że będziemy bliżej miasta Tchuzal, a tam potrzebujemy się znaleźć, tylko jakby jeszcze kurde szybciej się udało to sprzedać. Okej, w porządku. W porządeczku, mamy to wszystko i lecimy sobie no z buta do Tchuzal. I zobaczcie, ile mi expo zabrakło do 134 poziomu. Peszek. Dobra widzowie, jesteśmy w Tchuzal i pierwsze co sobie robimy to cyk, chcemy uzyskać, tak jest, 5M i mamy 134 Revelation. No i mamy też kalendarz, mamy ostatni losik z kalendarza, jest to ulepszony kuferek, otwieram. Ej, nie no dobra, powiem tak, jak na ulepszony losik za free 200 łusek, totalny pokczamp, jakby 200 łusek, super, jedyne co mogli mi dać lepszego tu to nie wiem, kuferek z tymi blankietami bądź kuferek z teleportami. Co tutaj dostaniemy od tego pana handlarza? Co tu dostaniemy? Jest coś takiego fajnego, co by nam się przydało? Jakieś półtoraręczne? Szkoda, że to jest tak jakoś dziwnie porozrzucane. To dwuręczne, jednoręczne, tu jedna półtoraręczna. Coś na woja? 184 dopiero. Słabo to wygląda. Bardzo słabo to wygląda. Ok. Czyli stąd nie bardzo, ale kupiliśmy sobie takie 3 itemki. Wszystkie 3 nam się bardzo przydadzą oczywiście. Więc tutaj, że tak powiem, misja handlowa została wykonana w jak najlepszym, nie wiem, największy, nieważne, została wykonana. Ok, mamy to. Odpalmy sobie pierwszą torbę, hop, tak jest. I odpalmy sobie jeszcze, mamy tu jakieś pierki? Sprawdźmy, bo to ważne. Ok, nie mamy. Raz, dwa, trzy. Ok, tak jest, tak. I co mamy? No mamy siłę, ale nie po siłę tu przyszliśmy, znaczy to trzeba będzie porolować, ale nie w tym momencie. W tym momencie lecimy sobie do Verbin. Zrobić to co trzeba, czyli odebrać nagrodę z questa, boom. Czemu mi to nie wbiło 135? Czemu? Mam coś do oddania, jakiś quest? Jakikolwiek? Yes. O, jejku, jejku, jejku. Delikatnie mówiąc, pod górkę, dobra. Chodźmy po ten glide po prostu na pustyni, bo to się zrobi szybko. Na pustyni zaginął glide, okej. Mogę tu sobie odpalić tracking? No i jest, 48 kratek w dół, wydma. I sprawdźmy sobie przy okazji opuszczony namiot, może będzie tam akurat stał jakiś fajny mobek, mam na myśli elitę drugą. Nie, 2 łebków z przeciwnego klanu. Nie pakuje się w takim wypadku. Pewnie jeszcze bym dostał w łeb z tym moim ekwipunkiem. Dobra, mamy glejcik, lecimy sobie z powrotem do zakonnika, do Tuzmer tym razem. No i odbieramy sobie nagrodę, która na pewno da nam 1 000 000 expa, bo to jest no pewniak. To jest pewniak, że da nam tyle expa. Jakby po prostu nie przewiduję, że dałoby nam mniej. Okej, okej, okej. No i mamy tu pierek na 103.5, naszej na 104.0 i pierek na 105.0. Okej, Tuzmer. No i elo. No siema, siema. Pyk, proszę. Dobra widzowie, szybkie wbijanie 135, bo to no nie ma co się tutaj zastanawiać. Hop i jeszcze jedna grupka. Hop, bum, jest 135, o to chodziło. No i co, teraz trzeba pierek wyrolować na przywracanie HP. No, trzeba, jeszcze jak. No i lecimy na berki i lecimy na berserkerów. Przy Eder, tam się też kościka od razu weźmie na te berki. No, będzie dobry expik. Myślę, że tam ze 3 levele to się przesiedzi, więc zapewne jakiegoś tam speedzika wam odpalę, bo no nie będzie sensu tak latać. Może jedno przejście zrobimy razem, ale to też się zobaczy. Tutaj jakieś kościki, coś wziąłem, bo już nie pamiętam. By the way, mamy następny dzień, jak to nagrywam. Jakieś umki tutaj coś dodać? No, cosik można by kliknąć. Dobra, dajmy to do końca. I mamy ile? Jeszcze 4 umki. Dobra, dajmy tutaj 2. I tu 2. No i super. Coś tu masz? Nic nie masz. To co zajmujesz banie, gościu? Dobra, lecim. Lecim na szybkości tutaj do kowala Alerika. Dobrej mordeczki. Siemanko. Dobra, wiem przecież. Hop. Ile mamy? 320 do rolowania. No to rolling. Oby wypadło w miarę szybko. Bo w sumie na tym pierku tutaj, co mieliśmy, to wypadło, kurde, powiem wam, że gitnie, tak naprawdę szybciutko wypadło. A dobry pierek ogólnie, na ulepszenie plus 5, bardzo dobry, fajny. Hop. No i dobra, klikamy. W razie czego to mamy trochę tego dziadostwa do rozbijania, dlatego specjalnie tych itemków nie sprzedawałem. Bo kurde nie wiadomo. Okej, no jeszcze troszkę tego mamy do rolki. No już nie mamy. Dobra, rozbijańsko. Hop. 230. Dobra, to jeszcze... może mamy coś tańszego. No. No, te tańsze powrzucajmy. Bo te drogie to mimo wszystko fajnie by było sprzedać. Dobra, to. Jeszcze jedno jakieś by się wrzuciło. Dobra, niech będzie to. Hop. Ile mamy? 468. Dobra, dawaj, odpalamy. Hop, bum. Hop. Ty, przecież ja w depo mam jeszcze ponad 1000 tego. Tych okruchów całych do rolowania. Ja cię, ale lipa. Dobra, no nic, trudno się mówi. Tam z 1M może żeśmy stracili. No trudno. Ty, no, ale mogłoby dać już. O, jest, przywracańsko, 300+. No i patrzcie, 600 przywrócki, 3 KHP, 0,8 SA. No kurde, pa. Łop. No, miodzio po prostu. Dobra, porządek trzeba robić i na berki. No i dobra, widzowie, wbijamy sobie na berserkerów. Pierwsze spotkanie z berkami na świecie Latimar i zobaczymy, jak tutaj będzie szło. Mam nadzieję, że będą oddawać ładnie itemkami, tymi, którymi przede wszystkim potrzebuję. Czyli o właśnie, łapki się przydadzą, nowe, ta jest, sobie je będziemy ulepszać, przyda się jeszcze, nowe buty się przydadzą, o tu mamy tarczę na 103.3, ale ona będzie gorsza, dokładnie, ona będzie gorsza od tej mojej, bo jest w połączeniu z palem, więc tam będzie miała mniej tego panca i bloku, w sumie będzie miała więcej chyba sumarycznie, a tu jest jeszcze szansa na blok przebicia. No, ale nie bawimy się w jakieś większe tam zmiany. To, co w sumie mamy, najważniejsze, to mamy, jeśli chodzi o broń główną i tarczę. Kwestia ogarnięcia butów i łapek właśnie, przede wszystkim. Dobra, no i są papucie. Są też papucie na następnej mapce, także... O! Mamy Heroska na innym świecie, na Walhali. To co, zrobimy sobie... krótkie cięcie tutaj i tego Heroska sobie tam na szybko skoczę i zaraz tu do was wracam, widzowie. No i dobra, lecimy dalej z tym koksem. Mamy tutaj te buty w ogóle do ulepszania. Właśnie te. W sumie o wiele lepsze. Znaczy o wiele. 40 panca więcej i no siły tutaj więcej też podskoczy. Minimalnie, ale zawsze jakiś... O tak, psiak się obudził tutaj obok mnie. Zawsze siły coś tutaj będzie więcej. Także tak. No co młody? O, młody się obudził i się patrzy. I coś by chciał pewnie. Jak zawsze. Dobra, i te łapki też musimy sobie tutaj ulepszyć. Te na 132, bo no jednak... No będzie różnica tutaj w pancerzu, mi się wydaje. Tu mamy 173 i 40 cech. Tu mamy 100... Kurde, no nie takie wcale są lepsze te łapki. No cóż. No trzeba brać z tego, co się ma. Te buty zaraz sobie też przepalimy. Dobra, od razu odpalamy. Hop. Dobra, dajemy tymi łapkami. O i właśnie, i czapa jest. Ale ta czapa jest... Jaka jest? Kurde, no czapa jest do dupy. Czapa jest fez do dupy. No, jeszcze te buty tu wrzućmy. Okej, okej. Dobra. Coś tam się ulepszyło. Troszkę. O, jeszcze tym hełmem wrzućmy. Okej, okej. Tak, te tańsze itemy na razie sobie pakujemy w tą ulepszarkę. Później zobaczymy. O, co? Już się respi? A no, w sumie tak. Bo byłem na tym. Na Herosku, to dlatego już się respi. No, ogólnie Heros nic nie oddał, także nic ciekawego. Poza tym zobaczycie to wszystko w miksie, dlatego nie chciałem wam... Znaczy nie chciałem puszczać teraz, no... Po prostu zobaczycie taki duży miks cały urodzinowy. Duży, no zobaczymy na ile duży, bo też nie chcę wszystkich bić, bo tam mnóstwo jest takich bić, gdzie solo zrobiłem, na przykład, nie wiem, 30, a to... No nikogo nie interesuje, nawet mnie. XD. Także no, tak to się prezentuje. Dobra, zaraz te buty będą ulepszone. Dawaj te buty, co tu spadły, to. I coś tu jeszcze było, to. No, jeszcze dwa zwykłe itemy, bądź jedne buty, nie? I będziemy mieli, no i są buty. I będziemy mieli je na plus 5. I będzie można w nich popylać już fajnie. Te sobie wtedy rozbijemy. Okej, jeszcze tu grupka. Boom. No coś tam leci ten exp niby. Nie jakoś, kurde, to nie jest jakieś zawrotne tempo. Boom, ulepsz. Tak jest. I co mamy? Jezu, zręczność. Dobra, jeszcze musimy rozbić kilka itemków. Niech będzie to. To sobie rozbijemy, to. Okej, i ulepszańsko. Zręczność, no super, super dało. Chociaż esa jakieś skoczy. No, coś tam skoczyło. Niewiele, bo niewiele, ale coś tam skoczyło. I dobra, i teraz kwestia tego, co dalej. Czy coś tu mamy jeszcze do ulepszania? No kurde, średniawka. Tu wziąłem ten nasz specjalnie, żeby sobie go też ulepszać, ten nasiorek. Te strzały to są takie useless, tanie i się niepotrzebne. No, trochę się tutaj zarobi na tych bareczkach też. No i mam nadzieję, że szybko tutaj przeleci ten exp, bo prawdę mówiąc, wielkim fanem berków nie jestem. Ze względu na to, jak trzeba po nich biegać, bo trzeba biegać całe to przejście, powiedzmy, odtąd te dwie mapki i aż tam do końca. Albo biegać samą ostatnią mapkę. No a tak czy siak trzeba się wracać. Ewentualnie robić tak, że się przebiegnie na przykład stąd do końca. Relok na końcu, czekamy, nie wiem, 5 minut i znowu jazda. Dobra, w ogóle zrobiliśmy już tego questa z zakonu, także trochę XD, szybko poszło. I zastanawiam się, czy przypadkiem, nie wiem, na tym 136, bo sobie ten level 1 tutaj już dobijemy, nie pójść już na goblinę. Bo powinienem dawać radę, w sumie tak mi się wydaje. No patrząc na to, jak tutaj idzie mi na tych berkach, one mają 140 poziomy. No, nie biorą mi praktycznie nic. 0 HP mi zabierają, więc wydaje mi się, że na tych goblinach będzie w porządku. I w ogóle trzeba się zastanowić nad bronią dalej, bo mamy tą na 133. Trzeba się zastanowić nad nową bronią. Chyba na 141 jest zbrojka na właśnie goblinach. Z tych goblinów tam wypada, tak mi się coś kojarzy, z tego co pamiętam. Pewności 100% nie mam, ale tak coś mi świta, że tak było zawsze, więc sobie zobaczymy, bo fajnie by było też tą zbrojkę za niedługo już zmienić, no bo no ona fajna, ale kurde, jednak tego pancerza zacznie tutaj już brakować z czasem. Kurde, ale loci tych itemków z tym błogiem, no ładny loci. Szkoda, że żadnych unikatów tak samo nam nie pospadało na razie. O, i tutaj fajna czwórka, z której w ogóle no praktycznie też nam HP nie zabrała, no widzicie, nic mi tutaj nie zabiera hapsów, więc jest naprawdę spoko, a błogo mam praktycznie, no co daje mi błogo, tu sobie najedźmy, 40 cech i 0,4 SA, to niewiele, bo ani leka turowego nie daje żadnego, więc takich stricte, no nie wiem, powiedzmy, punktów, które pomagałyby mi nie tracić HP na expy, no to za wiele nie daje, nie? Więc można powiedzieć, tak mi się wydaje, że na tych goblinach to już będzie git. Dobra, miejsce się kończy, więc zróbmy sobie tak, ulepszańsko, to i wrzucamy wszystkie te tanie itemki, te tarcze też powiedzmy, Tarczę, o. Ulepsz, ok. I dalej, o. Bam, bam. Ok, się schowało, się schowało. Bum, bum, bum. Tutaj jeszcze to. Ok. Dobra, niech będzie zręczność, ale jest ulepszone na plus 5 i to jest najważniejsze na ten moment. No i teraz te tanie itemki, te po 50-60 max-k będziemy sobie rozbijali na te okruchy, no bo później to się przyda do relowania unikatów na wyższy level, tam na przykład, no nie wiem, na 240, 250, gdzie będziemy na przykład mieli, nie wiem, jakiś pierścień unikatowy i będziemy chcieli tam lekturowy sobie wyrolować, no to trzeba będzie z tego sporo użyć, więc już sobie teraz róbmy zapasy. I tak w sumie zawsze robię i zawsze wychodzę tak, że mniej więcej jak wbijam ten 300, to albo mi idealnie starczy, albo mi minimalnie zabraknie. Także no, coś tam, coś się potrafi. Dobra, rozbijańsko. Poza tym, no warto rozbijać te tańsze itemy, ze względu na to, że mamy wtedy miejsce na te droższe, nie? Więc te tarcze, buty, rękawice, to można sobie wszystko fajnie rozbijać. Ojej, dobra. Także dobra, do końca sobie zrobimy wspólnie to przejście, żeby też coś było tego gameplayu, powiedzmy, na odcinku. O proszę, różdżka wypadła. Szkoda, że właśnie tu nie ma broni półtora ręcznej na woja, no ale to by było za dużo, nie? Półtora ręka na 103,3 jest, to tu co na 103,5 by była kolejna. No dali tu dwurękę, także no powiedzmy coś tam, coś dali, ale czy to coś dobrego? Średniawo bym powiedział. Dobra, tam wrzućmy jeszcze to. Ok, i teraz sobie wymieńmy tutaj tarcze, wszystkie wrzućmy do tej torby. Hop i hop, kolejna trójeczka. O, to już można tu wrzucić te tarcze, bo są tańsze i będziemy to sobie podmieniać zaraz. Nie tak, to miało spaść, no i dobra. Kolejne rozbijańsko. No chwilowo niestety tak to będzie wyglądać. Hop. Dobra, i wrzućmy tych tarcz kilka. No już 500 mamy tych okruchów, także dobrze to idzie. Bum, bum. Bum, bum. Tak, i kolejne tarcze tam wrzucamy. Oczywiście łapki też. O, i te młotki najwięcej warte, prawie po 100k za sztukę. No i o to chodzi. Hop. Jeszcze tutaj jest jedna grupka. Ogarniemy sobie na szybko tą miejscówkę Amuno. I w sumie też na Amuno sobie logniemy na chwilę na Majorkę. Tam sobie zbijemy E2. Trzy E2 moje. Hop. No i proszę, cyk, cyk. Tylko tu sobie ten 103,6 dobijamy, bo niewiele brakuje. I... Boom, level. Jest 136. No i to się podoba, to się podoba. To jest to, czego chciałem. Boom. Jeszcze przerzućmy sobie, o, właśnie ten toporek. Boom. Dobra, już końcóweczka tutaj. O proszę, tutaj nawet orb nam wypadł. I boom. Jakieś budki. O, już tutaj nie znalazłem miejsca na to. No ta, bo już się kończy miejsce. Znaczy już się skończyło w sumie. Dobra, rozbijańsko. Te najtańsze itemki na razie. Dobra, i powiedzmy te trzy tarcze, 4 też. Hop. A, no i w ogóle, kurde, powiem wam, że ten talizman, spoko sprawa, że to wypada właśnie z pizzerii, że jest takie, no, można powiedzieć, bardzo ogólnodostępne, tak, taki talizmanik, no bo to dupę ratuje, jak ktoś nie ma na przykład na 103,8 z gąsa, czy jakiegoś, nie wiem, z tych chrabąszczy z pustyni, także no, dobra, lognijmy szybko po E2-kach. Szybki przelot po Tarmusie, WCM-ie i Amuno, właśnie. I zobaczymy, co nam tutaj spadnie. Tutaj nic niestety. Zobaczymy dalej. Zobaczymy dalej. Hop. I został Amuno. No kurde, szczerze powiem, z Amuno nawet nie chcę legi. Nie chcę legi. Chcę ten heroiczny kamyk w końcu. O, 2 unikaty nawet dał. Dzięki wielkie. Dzięki śliczne. Bum. I bum. Okej. Okay. Wracamy na Latimar. Dobra, i lecimy dalej z tym koksikiem. Już jesteśmy coraz bliżej końca tej ostatniej grupki. No i ta ostatnia grupka, można powiedzieć, może nie tyle zweryfikuje, co pokaże nam, jak w najgorszym możliwym momencie na tym expie stracimy HP. Okej, jeszcze tą tarczę się przepali, okej. Dobra, ile? 1003 punkty, dobra, to już nie ma co tutaj rozbijać. No chociaż może jednak będzie, no bo jednak tych jeszcze najtańszych itemków kilka nam spadnie. Także hop, no właśnie. Czyli jednak jeszcze będzie jakieś rozbijańsko. No już 4 itemki do rozbicia są, przynajmniej 5 itemków. O, 6 itemków, dobra, rozbijamy. Rozbijamy. Wykonaj, ok, potwierdź. Boom. Dobra, hop. O, tu kolejne 2 do rozbicia. O, tutaj mamy 3 takie, które no... Bum, bum, bum. Hop, to też. No i co, zostały nam w sumie 2 miejsca. No jakiś unikat by wpadł, to by było miło, nie? Nie chcę nic mówić. No tutaj już trochę tak na Żyda, że tak powiem, lecę z tym rozbijaniem itemków, bo wiem, że mógłbym sobie darować, no ile tutaj, 100, 200k bym więcej wyciągnął z tego, ale dobra, jak już tak zacząłem i tak powiedziałem, to tak do końca się będę tego trzymał. Coś tu jest, jakaś tarcza, cokolwiek, no nie ma i ani jednej potki nie użyłem, widzowie, ani jednej potki, naprawdę, to jest w sumie hit, a specjalnie dokupiłem jeszcze potki, żeby były, no to też, okej. Żeby były potki i żeby no nie było żadnych problemów, a tu mi tyle HP zabrało, nie? Także KW. Dobra, rozbijańsko, to wykonaj, ok, to też, bum. Dobra, i ostatnia grupka, która nam tutaj została i po tej grupce lecimy sobie na kwiaty. Ile mi zabrała? Nic, więc gobliny są jak najbardziej w naszym zasięgu i trzeba z tego skorzystać. Sprzedajemy wszystko. Hop. No, coś ich tam wpadło, tego sianka. No, wpadło. Także co? Tepek do Ithan. Nawet wiecie co, nie oddaję tego questa z tymi berserkerami, bo tak to mniej expa dostanę za same mopki. Jakbym teraz wbił level, no to wiecie, im wyższy level się ma, tym mniej expa się dostaje. Więc no, dobra, wrzućmy sobie te okruchy tutaj i lecimy na te gobliny. No i jesteśmy na goblinach, moi drodzy. No tutaj już widać od razu jakieś małe, że tak powiem, akcje, dominacje. Co tu się dzieje? No HP spada. Także, o proszę, ale loty też są w porządeczku. Widzę jakieś czapeczki tu, hop. No to już jest czapeczka, którą można by było ulepszać. O, te łapki do dupy. No, te łapki są takie średnie. Jacie. Dobra. Ale tą czapkę na przykład można będzie ulepszać już na +5, bo sama będzie miało więcej. Wpakuje się tu siłę, no i będzie lepsza czapka od tej. Chyba. Zobaczymy, jak tam kwestia jeszcze panca będzie w tej czapce wyglądała, bo ona jest tutaj, widzicie, na te takie profesje mniej pancerne. Tanc, łowca i woj. Jakby to było na przykład wojpal, o i to by miało więcej panca. Cyk. Napala zbroja, niestety. Dobra, ale lecimy dalej. O proszę, jakaś tam mocniejsza grupka, dziabnięta, hop. Hop. No leci spoko na tych goblinkach. Leci spoko, jeśli chodzi o przeżywalność moją. Tutaj no magowie, nie? Magowie tutaj będą najbardziej poddymiać. A ja chcę tutaj zbrojkę. Jest zbrojka na woja, 1070 panca basic. Kurde, no to też nie jest jakoś rewelacyjnie. No musielibyśmy zobaczyć, jak to wyjdzie tam na +5, nie? Ile tam tych statystyk nam podniesie tego pancerza. Na razie ją sobie wrzućmy tutaj. No jajka, lamba. No i co? A właśnie, widzowie, kupiłem sobie jeszcze, bo ostatnio jak kupiłem ten pierścień, to go wziąłem i chyba gdzieś sprzedałem albo zgubiłem, nie wiem. Więc kupiłem go raz jeszcze, żeby mieć w co pakować te wszystkie zwyklaki, które nam tu będą lecieć w ilości XX. Także no, taki jest plan. No i co? No i też jeszcze wpakujemy sobie oczywiście te zwyklaki w zbroję na +5, żeby zobaczyć, czy w ogóle warto, nie? Jakby mógłbym sobie to, że tak powiem, zasymulować jakimś, nie wiem, herkiem wrzucić tam tego z bomby, z depozytu, na przykład tym pierkiem, który zlotałem w dniu wczorajszym, ale w odcinku jeszcze dzisiejszym. Byłaby taka opcja i bym wtedy zobaczył, ile to daje, bez ulepszania. No zobaczymy, zobaczymy. Do 141 jeszcze ciutkę jest, więc pewnie nam zajmie to też chwilę wbijania. O, jest pierwszy unikacior. O, proszę, strzelba na ławce. Boom. Oczywiście wleci do depozytu. A chociaż może te unikaty na inne profesje, to będziemy sobie raczej wystawiać. O, nie, później się przyda. No i jest drugi unikacior. Halo, gdzie są unikaty na woja? No ale powiem, no takie łapki unikatowe na ten 138, to na woja to ja bym przygarnął. Oj, 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 oj. Zaraz sobie też w ogóle zobaczymy, odpalimy tego Margo, helpa. I zobaczymy, jakie tutaj itemki możemy sobie ogarnąć na tego wojownika. W sensie nawet tam gdzieś od handlarzy, czy jakieś zwyklaki. Kwestia tego po prostu gdzie i skąd. I za ile. Bo to, no warto by było się tu zaopatrzyć w coś, w jakiś equipment. Bo levelem przesuwamy się w przód, ale to EQ, no się trzyma tutaj ten pierek, ten nasz już od 110, zbroja od 120 niezmiennie, no ale zbroja jest dobra, nie? 1200 panca i 300 leka prawie. To ten lekturowy mnie tutaj, no i jeszcze 1,4 punkta siły za 1 punkt siły, czyli ta zbrojka 2k HP nam mniej więcej daje. O jak nie, więcej nawet tej, więcej niż 2k HP, no dobrze daje. No i tyle mamy. Sporo, ile tu mamy? 40 i tu 14, 54, 55, 56, 57, 58 itemków, 59 itemków po jednym przejściu. O, ładnie dało, ładnie sypnęło tutaj, no, no. Właśnie, umiejętności, a jedna tylko umka. Dobra, dajmy sobie w to, się przyda, bo te siłowcy chyba właśnie od głębokiej biją. Nie, no to jakiś 147, zostaw byczku, zostaw. No idź se, a kysz. Jezus, patrzę, no i musiał się. Jezus.